Aplikacja do sterowania inteligentną łodzią ma kilka zakładek z najważniejszymi rzeczami, czyli settingsy, załoga, radar, mapa, sensor, kamera. W zakładce załoga mamy informacje dotyczące opasek, czyli ich naładowanie, mamy dokładną lokalizację na łodzi, gdzie znajduje się opaska i gdy jakaś opaska wyskoczy poza łodzi to oczywiście jest alarm. W zakładce Radar mamy dostęp do informacji wszystkich czujników ultradźwiękowych, czyli jeśli podłączymy, na przykład teraz mm, czujnik 1, to wizualizację go mamy na ekranie. Po prawej stronie można zobaczyć jaką wartość odczytuje. Oczywiście w zakładce Settings mamy, czy dany czujnik jest podłączony. Jeśli jest podłączony, to jest OK. Jeśli go rozłączymy, to on traci tutaj. Przesyłanie danych, i wtedy informuje nas aplikacja, że nie ma danych z tego czujnika. Jeśli podłączymy inny czujnik, na przykład encoder, to mamy wtedy informacje dotyczące rozłożenia masztu. Wtedy wchodzimy w zakładkę sensory i w tej zakładce widzimy wizualizację tego, co się dzieje. Czyli jeśli przeciągamy linę masztu, to widzimy ustawienie tego. Gdy przeciągniemy do odpowiedniej. Wartości ten maszt, to AR może się uruchomić, że jest maszt rozłożony i wtedy oczywiście aplikacja nie wpuści nas do portu. Mamy jeszcze tutaj coś do sterowania silnikiem, czyli jeśli podłączymy teraz encoder, podłączymy tutaj motor controller, to ten motokontroler służy nam do sterowania silnikiem. Czyli z aplikacji możemy wysyłać konkretnie na manetkę jakieś informacje i wtedy sterować łodzią bezpośrednio z aplikacji. Oczywiście manetka ma zawsze wyższy priorytet. Czyli jeśli będziemy sterować manetką, no to oczywiście on prze, przejmie kontrolę. Żeby sterować z aplikacji, to manetka musi być ułożona w pozycji zerowej. I wtedy możemy sterować. Tak jak teraz widzimy, sterujemy bezpośrednio z manetki, ale możemy też sterować bezpośrednio z aplikacji, jeśli ona już jest na zerowej pozycji. Zawsze możemy przyciskiem stop wyłączyć, wyłączyć tą silnik, jeśli oczywiście manetka jest na pozycji 0. Na zakładce mapy możemy użyć tutaj centrowania mapy. To są Open Map, czyli mamy już bezpośrednio w aplikacji dostęp do wszystkich boj, do szlaków wodnych. I żeby łódka popłynęła, to musimy tylko wyznaczyć sobie waypointy. Ona za pomocą sztucznej inteligencji i czujników będzie się dopasowała do mm, tutaj do w zależności od tego gdzie jest na lokalizacji GPS i będzie po prostu płynęła do tego waypointa. Waypointy możemy tutaj łatwo skasować za pomocą kliknięcia z prawej strony. Żeby ruszyła nasza łódź wystarczy nacisnąć przycisk play i widać, że manetka ustawi ją tam na odpowiedni poziom. sztuczna inteligencja wybierze, czy aktualnie może płynąć czy nie. No i to jest cała aplikacja.